automatycznie działa. Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym otwieram 58. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, zaproszonych gości, pracowników administracji, jednostek podległych i panią mecenas. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 ranek na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 57. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 57. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, odpowiedź na interpelację. Punkt dziewiąty, dyskusja. Punkt 10. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 58 przez 361 przez 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletnich programów finansowych Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Podpunkt 2. Uchwała nr 58 przez 332 przez 2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Punkt 11. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 12. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 13. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, mamy punkt zrealizowany. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Proszę włączyć głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Będzie panu przynajmniej dobrze. A wy? Tak, głosowanie. Nie było. Głosowanie? Wejść w głosowanie? I to ci pewno wyskoczy, czy nie? Nie, tak się zablokowało, nie chcę tutaj kontrolować życia. Co, nie ma efektu, nie? Nie, no jak musi, jak nie ma. Panie Jurku. Nie, ale słuchaj, taki problem był przed ostatniej sesji. Może wymienimy? No już masz, już. Jeszcze raz wyskoczył. Przepraszam, jeszcze. Za przyjęciem porządku obrad. Proszę o ciszę. Za przyjęciem porządku obrad jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Porządek obrad został przyjęty. Dziękuję bardzo. Łebska Ewa jest radna. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 11 radnych, więc coś nie tak jest. Podejmować prawomocną uchwałę. Spokojnie. Przechodzimy do punktu czwartego, wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią radną Halinę Pawlińską. Przyjmuje pani? Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich.
57. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 29 sierpnia 2023 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy, protokół z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 20 stron maszynopisu i 15 załączników. Punkt drugi, protokół nie zawiera w swojej treści usterek z zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci, protokół zawiera w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 57. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę Państwa Radnych o głosowanie. Za przyjęciem wniosku jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 57. sesji Rady Gminy oraz działalności w tej sesji. Proszę bardzo. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 57. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 29 sierpnia 2023 oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Panie wójcie, może troszkę bliżej mikrofonu. Uchwała nr 57/324/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 57/325/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Jeziora Wielkie a Skarbem Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirac. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 57/326/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siedlimowo stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie. Uchwała nie została przyjęta. Uchwała nr 57/327/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 57/328/2023 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 57/329/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Uchwała została unieważniona. Uchwała nr 57/330/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Jeziorach Wielkich. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacja Rady. Przepraszam, jeśli chodzi o unieważnienie uchwały, chodziło o... Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła zastrzeżenia do tej uchwały, po prostu musimy podjąć na nowo. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Proszę bardzo, pan minister Cezary. Tutaj interpelację odczytam w imieniu koleżanki Krzewiny, która jest nieobecna. Dobrze. Panie Cezary, można mikrofon? A więc sprawa dotyczy projektu przebudowy drogi w Radunku. Niedawno na wspólnym posiedzeniu sesji Rady Gminy podjęliśmy decyzję o przejęciu od Skarbu Państwa na rzecz naszej gminy dróg w miejscowościach Wójcin, Nożyczyn, Rzeszyn i Radunek. Uważam, że skoro teraz nie możemy liczyć na konkretne wsparcie finansowe ze strony Urzędu Wojewódzkiego, to cała sprawa utknie w martwym punkcie. Każdego roku w budżecie gminy zabezpieczone są środki na potrzeby mieszkańców, poszczególnych typu remonty, świetlice, oświetlenie itd.
Oświadczam, że przez ostatnie parę lat moje sołectwo ani razu nie skorzystało z tego rodzaju pomocy finansowej. Kwotę z ostatniego funduszu sołeckiego prawie w całości przeznaczyliśmy właśnie na remonty dróg. W związku z tym bardzo proszę o wygospodarowanie z budżetu gminy środków na pokrycie kosztów związanych z zaprojektowaniem przebudowy drogi w mojej wsi. Podpisała Elżbieta Krzewina. Odpowiedzi na interpelację. Proszę pani sekretarz. Odpowiedź na interpelację pani sekretarz, można... Odpowiedź na interpelację w sprawie czasu pracy kierownika Biblioteki Gminnej w Jeziorach Wielkich. Pani radna w swojej interpelacji w ramach dbałości o finanse gminy zapytała o podstawę prawną pracy w sobotę kierownika Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich. Zgodnie z artykułem 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, w zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Natomiast na podstawie artykułu 26a ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w sprawach nieuregulowanych w ustawie do pracowników instytucji kultury stosuje się przepisy kodeksu pracy, zaś zgodnie z artykułem 26d wyżej wymienionej ustawy pracownikom instytucji kultury mogą być udzielane dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy, łącznie z urlopem wypoczynkowym. Oznacza to, że biblioteka publiczna może być czynna przez 6 dni w tygodniu, natomiast jej pracownicy mogą pracować przeciętnie tylko 5 dni w tygodniu w obowiązującym w bibliotece okresie rozliczeniowym czasu pracy. Pani kierownik pracowała w sobotę nie na polecenie wójta, ale wykonując założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Program udziela wsparcia na zakup publikacji drukowanych oraz zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków lub audiobooków lub synchrobooków, co jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicznych. Warunkiem wymaganym do uczestnictwa w programie jest korzystanie przez biblioteki z przynajmniej jednego terminalu cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Akademika oraz w 2023 roku wymagane jest otwarcie bibliotek przez co najmniej połowę sobót w roku przez przynajmniej 4 godziny. Oddawanie dnia wolnego za pracę w sobotę jest możliwe, gdy praca ta została z góry zaplanowana w grafiku pracownika. W ten sposób, że w zamian za taką pracę pracownik z góry ma również zaplanowany inny dzień wolny w tygodniu. Tym samym wykonywanie pracy kierownika biblioteki jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej odpowiedzi na interpelację nie mamy. Przechodzimy do punktu 9. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Również w tej interpelacji napisałam, czy czas wykonywania pracy kierownika biblioteki jest w zgodzie z kodeksem pracy. Kodeks pracy artykuł 94 punkt 2 mówi, że to na pracodawcy ciąży obowiązek zorganizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. Czasem pracy, ja nie widziałam umowy, przepraszam bardzo. Czasem czas pracy pani kierownik wydaje mi się, że jest 40-godzinny. W związku z tym, że pani w poprzednich materiałach, które miała, mówiła, że będzie pracowała w sobotę i będzie pracowała tam 5 godzin, to wyszło z wyliczenia, że ma niedopracowane, a zapłacone. Zapłacone z moich pieniędzy, z moich naszych podatków, a ja na to się nie zgadzam. Czyli pracodawca, a takim pracodawcą jest pan wójt, wyraża zgodę, żeby kierownik biblioteki nie pracował, a otrzymał zapłacone. Tak mówi poza tym inspekcja pracy. Bardzo. Tak, proszę. Proszę Państwa, kodeks pracy mówi, że 40-godzinny czas, tydzień pracy tego czasu przekroczyć nie można, a przepis konkretny nakazuje oddanie
dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę. Organizacja czasu pracy instytucji kultury jest odrębna i tak jak napisałam w opinii tutaj i tak jak w odpowiedzi, to o czym pani mówi, to miałoby miejsce, gdyby kierownik na polecenie wójta pracował w dni dla niego wolno od pracy, a on realizował program. W związku z tym wójt nie miał wyjścia, musiał oddać w zamian, tak jak mówi przepis, za przepracowaną sobotę. No nie będę sporu prowadzić na temat kodeksu pracy, bo takie zapisy są i w ustawie o organizowaniu działalności kulturalnej, jak i w kodeksie pracy. I obowiązki pracodawcy są takie, jakie są. Pięciodniowy tydzień pracy i nie więcej niż 40 godzin. Proszę zwrócić uwagę, że cały świat idzie w kierunku 350-godzinnego tygodnia pracy. I mniej pracodawca ma prawo dać, natomiast przekroczenia rodzą sankcje w postaci opłacania nadgodzin bądź oddawania dnia wolnego. I tak samo, jeżeli chodzi o pracę w soboty. No nic więcej wobec przepisów nie jestem w stanie tu państwu wyjaśnić. To my cieszymy się, że pani pracuje 5 godzin, a nie 4, bo tam, gdzie musi być, jeśli chodzi o kulturę, tam jest minimum 4 godziny, pani pracuje 5, no dobrze, o godzinę więcej. Ale pracodawca, zatrudniając kogokolwiek, stwierdza, jakie warunki pracy i płacy powinien mieć ten pracownik. I jeśli takie ustawi pracodawca, no to mamy pretensje nie do pani, tylko do pracodawcy. Tak, pani radna, czyli jeżeli to był normalny tryb pracy, to nie ma problemu. Mamy wszystko ustalone. Ale tutaj pani kierownik skorzystała z programu, który musiała mieć przynajmniej tych połowę sobot, z tego co zrozumiałem, przepracowanych. I to jest inna sytuacja już, bo nie wchodzi już ten system normatywnego czasu pracy 40 godzin, czyli od poniedziałku do piątku, tylko wchodzi w sobotę i takie były wymagania programowe. Więc jeżeli prawnicy mają taką opinię, nie jestem prawnikiem, nie znam się na być może pani lepiej zorientowana, jeżeli chodzi o pracę i działanie inspekcji pracy. Generalnie opieram się na opinii prawnika i uważam, że no, ten temat powinien być dawno zamknięty, bo jeżeli jest normalna sytuacja, czyli normalny tydzień pracy, to inaczej to wygląda. Jeżeli jest sytuacja tutaj no, całkowicie inna, bo tu jest wchodzi w grę realizacja programowa, więc no, nie wiem, czy ktokolwiek z nas by chciał, uważamy to ze strony pani kierownik akurat jest dobre rozwiązanie i troszeczkę poświęcenie, bo uważam, że nikt z nas by nie chciał pracować dodatkowo w sobotę, bo sobota już tak niestety przywykła, ja jeszcze pracowałem, ale tak się przyjęło, że jest dniem wolnym i ta niedziela i każdemu się należy ewentualny dzień wolny w zamian. Więc no, tutaj jest akurat specyficzna sytuacja i uważam, że no, dla mnie temat jest zamknięty. No, co więcej pani mogę powiedzieć? Sam fakt, że pani nie pracuje, przepraszam, niedopracowane, a zapłacone. Przepis na to pozwala, a jak sama pani zwróciła uwagę, przepis pozwala, ale to są nasze pieniądze niewypracowane przez nieradne. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Ja tylko chciałem zapytać, czy pani nie pracowała dodatkowo? To nie chodzi no, o no, bo mój to już dodatkowo, nie dodatkowo. No tak, nie, tylko w sobotę. No, ale nie dodatkowo, tak. No, czyli chodzi mi o dodatkowe dni, czyli o sobotę. No, ale to, czyli nie dodatkowo. Dobrze, czy ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? W tym punkcie chciałbym poprosić panią sekretarz, może ona jeszcze raz by wytłumaczyła nam stanowisko, które będziemy podejmować w wolnych wnioskach i zapytaniach w sprawie reparacji i odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Tak, to stanowisko tutaj jest przygotowane w związku z pismem, które zostało skierowane do Rady Gminy przez pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką. Tutaj pełnomocnik się zwraca z apelem o godne upamiętnienie 84. rocznicy brutalnej, nieuzasadnionej agresji Niemiec na Polskę. Może całego tego pisma nie będę czytać. Generalnie chodzi tutaj, że zwraca się do przedstawicieli organów do aktywnego włączenia się w działania na rzecz propagowania i utrwalania prawdy historycznej i można to zrobić na kilka sposobów, tutaj są wymienione akurat trzy, o podjęcie uchwały czy też stanowiska wyrażającej poparcie dla starań zmierzających do
uzyskania odszkodowań za straty wojenne, poprzez upamiętnienie miejsc zbrodni niemieckich w Państwa rejonie, czyli tutaj w naszej gminie, i oszacowania strat wojennych na obszarze Państwa działalności, czyli naszej gminy. Tutaj troszeczkę byłoby to trudne, to szacowanie tych strat, ale tak jak było to przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji, przygotowaliśmy tutaj właśnie jako, nie uchwałę, ale jako stanowisko Rady Gminy w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Może przeczytam całe to stanowisko, bo wtedy też nie zostało odczytane. Rada Gminy w Jeziorach Wielkich, nawiązując do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 roku w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Niemcy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku oraz późniejszej okupacji niemieckiej, wyraża swoje poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Rzeczpospolita Polska poniosła proporcjonalnie największe straty osobowe i majątkowe ze wszystkich państw zaatakowanych przez III Rzeszę Niemiecką podczas II wojny światowej. Straty te nie wynikały tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, w szczególności celowej, zorganizowanej eksterminacji ludności na okupowanych terenach państwa polskiego, a także z intensywnej eksploatacji społeczeństwa polskiego, w tym pracy przymusowej oraz docelowo niszczenia mienia. W wyniku prac Parlamentarnego Zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej oraz zaproszonych przez niego ekspertów, straty te zostały oszacowane i opisane w raporcie w stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. Również gmina Jeziora Wielkie w trakcie II wojny światowej została ciężko doświadczona przez agresję, a następnie okupację niemiecką. W wyniku II wojny światowej ponieśliśmy ogromne straty materialne i niematerialne, zniszczona została infrastruktura, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Podkreślić należy także ogromne straty ludzkie. Dlatego mamy pełne prawo domagać się jednoznacznego przyjęcia przez rząd Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialności moralnej, politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za zniszczenia. Rada Gminy w Jeziorach Wielkich oczekuje od rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowczego prowadzenia działań dyplomatycznych i prawnych zmierzających do uzyskania od rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko-niemieckiego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Jurku. Szanowni państwo, ja wypowiadałem się na komisji odnośnie stanowiska. Jestem za, to jak prawie cały Sejm, który podjął rezolucję w dniu 14 września ubiegłego roku. I akurat mamy rocznicę, bo 3 października ubiegłego roku rząd polski wysłał pismo odnośnie reparacji do Republiki Federalnej Niemiec, odnośnie strat poniesionych, jak tutaj pani sekretarz przedstawiła w tym piśmie, i stanowisko będzie takie, a nie inne rady, miejmy nadzieję, że całej rady, odnośnie reparacji wojennych, dotyczy nie tylko istnień ludzkich, podam państwu przykład. Z tych 6 milionów, jednym z nich był mój świętej pamięci dziadek. Niemcy traktowały Polskę i po prostu ta historia się powtarza. Jako nasz teren, powiat mogileński między innymi, kraj warty. I do tego wracamy. Ostatnio, jak państwo słuchacie media, powrót był do lat 39. Podział tej Polski. Wschód i zachód. Z początkiem wojny właśnie dziadek, no powiem trochę historii, żeby przybliżyć, trafił do obozu przejściowego poprzez UB Mogilno, obóz przejściowy w Szczeglinie. To był majątek, który istnieje do dzisiejszego dnia, jest w posiadaniu teraz w rękach prywatnych. I tam przebywał przez okres 6-8 miesięcy wszyscy więźniowie.
Jeśli Państwo chcecie trochę więcej historii, proszę zagłębić w historię tego obozu przejściowego. Nie będę tutaj już zabierał Państwu czasu. Po tych 6 miesiącach został więźniowie ci budowali obóz przejściowy w Błoniu, na Wrocławiu, który trwał bardzo długo. Teraz została tablica pamiątkowa. I w krótkim okresie wszyscy więźniowie byli deportowani do obozu Oranienburg. Poprzedni premier mówi, że porządek tutaj jest po prostu wielkopolski, nie? Niemcy mieli porządek w dokumentacji. Zamordowany został 14 kwietnia 1942 roku. Przyszedł oficjalny telegram potwierdzający, a po tygodniu przyszedł telegram z ewidencji, to jak z Urzędu Stanu Cywilnego. I aby się ta historia nie powtórzyła, jesteśmy stratni, tak jak mówiliśmy, całym majątku, w dobrach kultury, osobowościach ludzkich. Większość państw, która brała udział w tej nieszczęśliwej wojnie, dostała reparacje wojenne, poza nielicznymi. Także w moim odczuciu stanowisko popieram w 100%. A w stosunku tutaj do biblioteki, bo pani mówi o programie i tak dalej, prosiłbym panią jako kierownik biblioteki zorganizować spotkanie. Nie wiem, czy dyrektorzy szkół robią, bo z historią było zawsze na bakier. Nie wiem, jak będzie dalej. Dziękuję uprzejmie. Wszystko w tym razie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Panie Jurko, czy pan powiedział, że historia się powtarza, czyli... Historia się powtarza, czyli co? No, powtarza się. To czyli... po prostu, jeśli chodzi o ten... No, zresztą pan obserwuje życie obecne. Ale nie wiem, czy ma pan... No, ten... Historia się powtarza, czyli co, mamy się przygotować do wojny? Czy... Nie, to znaczy ja mu powiedziałem o wypowiedzi poprzednika i podział terytorialny Polski. Mówiłem o kraju Warty, a my należeliśmy i odczucie Niemiec jest, że należymy do kraju Warty jeszcze. A kraj Warty, o ile pan historię dobrze zna, no to automatycznie jeszcze, oprócz powiatu mogileńskiego, radziejowskiego... No, spokojnie. Także pan w ten sposób, nie? Proszę bardzo, pani Danino. Ja mam pytanie. Dlaczego rozliczenie tych wojennych krzywd ma dotyczyć tylko faszystowskich Niemiec, a nie również komunistycznego Związku Sowieckiego? Przecież okupacja przez Związek Sowiecki na wschodzie skutkowała ludobójstwem, skutkowała wywózką obywateli na Sybir czy zbrodnią katyńską. Nie wiem, jak do tego podejść, bo traktat z 1953 roku potwierdził, że zrzekamy się od Niemiec reparacji. Podobnie w 1989 we współczesnych czasach, czyli w 2006, pani Anna Fotyga, ówczesny minister spraw zagranicznych zarządów pana Jarosława Kaczyńskiego jako premiera, podpisała pismo, że Polska zrzeka się tych reparacji. Więc nie wiem, jak do tego podejść. Przepraszam, ja miałam za mało czasu, w 2006 roku. Ja miałam za mało czasu, żeby sprawdzić te historyczne rzeczy. Jeśli chodzi o moją rodzinę, moją matkę, złych spraw, że tak powiem, delikatnie, doświadczyła właśnie od Niemiec sobie, od Związku Sowieckiego. Nie wiem, czy chodzi o sprawy finansowe, czy bardziej o prawdę historyczną. A co będzie, jeśli stamtąd ludy będą chcieli odebrać nam ziemie, które były przed wojną? Co będzie, jeśli Żydzi przyjdą po swoje? To w sprawach tak materialnych, żeby nie było takich niepożądanych eskalacji napięć, takich we wzajemnych stosunkach. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 10, projekty uchwał. Czy Państwo radni pozwolą, abym przeczytał tylko tytuły uchwał bez ich całości czytania? Tak. Dobrze, dziękuję. Podpunkt pierwszy. Podpunkt pierwszy. Uchwała numer 58 przez 331 przez 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Przepraszam, jeszcze mam pytanie, bo nie zadałem na komisji. Odnośnie oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Panie wójcie. Panie Jurku, możemy teraz już poczekać na wolne wnioski i zapytania? We wolnych wnioskach i zapytania. Dobrze.
Państwa radnych o głosowanie. Przepraszam, może pan uaktywnić tej koleżance, bo... A ty by przeszło? Nie przeszło. O, chyba poszło teraz, co? Jeszcze pani... Już jest, już teraz dobrze. Ja proszę czekać po ładowaniu. Asia? Proszę? Tak. Bo teraz wyszło tak, że jest... Coś nie... Proszę o ciszę. Dobrze. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Czy w punkcie drugim mógłbym poprosić panią skarbnik o przeczytanie uzasadnienia? Uzasadnienie do zmiany uchwały budżetowej. Zwiększono plan dochodów o kwotę 8964 zł. Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. O kwotę 1 727 608 zł. Dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 4 750 000 zł. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. O kwotę 1020 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 150 480 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie przebudowa dróg gminnych edycja druga i o kwotę 96 720 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie przebudowa dróg gminnych edycja trzecia PGR. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4 793 050 zł na zadanie inwestycyjne przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach. O kwotę 80 000 zł na remont dróg gminnych, o kwotę 200 000 zł na zadanie inwestycyjne budowa chodnika w Jeziorach Wielkich osiedle, o kwotę 30 000 zł na zadanie inwestycyjne budowa ścieżki rowerowej w Przyjezierzu, o kwotę 32 446 zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 87 000 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, o kwotę 300 000 zł na remont budynku pomocniczego Szkoły Podstawowej w Wójcinie, o kwotę 200 000 zł na zadanie termomodernizacja dachu na budynku pomocniczym Szkoły Podstawowej w Wójcinie, o kwotę 200 000 zł na zadanie zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej i budynku pomocniczego Szkoły Podstawowej w Łucinie, o kwotę 150 000 zł na zadanie zakup wyposażenia sportowego do budynku pomocniczego przy Szkole Podstawowej w Łucinie, o kwotę 20 000 zł na zadanie termomodernizacja świetlicy wojskowej, o kwotę 30 000 zł na zadanie utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej Woli Kożuszkowej, o kwotę 15 000 zł na zakup wiatr przystankowych do miejscowości Proszyska i Głostowo, o kwotę 1 000 zł na aktualizację kosztorysu zadania budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich i o kwotę 1 020 zł na wypłatę przez gminę dodatków dla gospodarstw domowych.
zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 213 480 zł na zadanie przebudowa dróg gminnych edycja druga, o kwotę 102 820 zł na zadanie przebudowa dróg gminnych edycja trzecia TGR i o kwotę 866 824 zł na zadanie budowa sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w obrębie miejscowości Wójcik, gmina Jeziora Wielkie, o kwotę 15 tysięcy zł na remont świetlic wiejskich i o kwotę 1000 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zwiększono plan rozchodów, przelewy na rachunki lokat o kwotę 1 300 000 zł. Dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1 300 000 zł przeznaczono na wydatki roku 2024. W planie wydatków dokonano też przesunięć między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem numer 2. Dziękuję. Pani Halino, proszę bardzo. Ja mam pytanie. Kto będzie wykonywał na przykład remont budynku pomocniczego w szkole w Lucinie, termomodernizacja, zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej? To jest 200, 700, 850 tysięcy. Jeżeli chodzi o wykonanie remontu i wszystkie prace, które będą wykonywane przy budynku, zlecamy to spółce i spółka przeprowadza te wszystkie inwestycje. A spółka bierze sobie podwykonawcę z terenu Konińskiego zamiast z terenu, o czym ja już wcześniej mówiłam, podejrzewam, nie wiem, zamiast terenu naszego tutaj. U nas są firmy, ja widziałam, rozmawiałam, które by na przykład termomodernizacji się podjęły. Remontu trudno powiedzieć, nie wiedzą w jakim zakresie. Nikt ich nie pytał, nie, tyle że nie pytał, nie mieli możliwości jakoś się, bo nie wiadomo kiedy. Pani radna, może sprostuję to, co pani mówi. Już od kilku lat wnioskujemy do naszych firm lokalnych o składanie ofert. W większości nie są w ogóle zainteresowani, bo w większości mają działalność, no powiedzmy po cichu, więc nie są zainteresowani, a te firmy, które mogłyby i z niektórych akurat usług niektórych firm korzystamy, jeżeli przedstawią korzystniejszą ofertę. No, spółka kieruje się tym, żeby przeprowadzić zapytanie ofertowe i wybrać najkorzystniejszą ofertę, nie tylko pod względem cenowym, ale jakościowym. I muszę powiedzieć, że mieliśmy różne firmy, przerabialiśmy na terenie gminy, różne firmy przerabialiśmy i czasem te oferty rzeczywiście były tańsze, co skutkowało tym, że poprawa po tych firmach lub dodatkowe prace przewyższały koszty firm, które mogły to wykonać lepiej, więc z niektórymi firmami się pożegnaliśmy, a te, które są na terenie naszej gminy, cały czas zwracamy się z zapytaniem ofertowym do nich i niech pani nie martwi się, bo rzeczywiście te firmy są pytane, czy mają moce przerobowe, czy mają czas i jeżeli są zainteresowane, składają oferty. Mamy teraz, zbieramy oferty właśnie na remont dachu i będą też zbierane oferty na remont wewnątrz budynku i elewacje i tak dalej. I okazało się po raz kolejny, że firma, która płaci, wygrała firma zewnętrzna to zapytanie ofertowe, która płaci podatki, ma zarejestrowaną firmę, podatek dochodowy i tak dalej, a firma, która płaci tylko ryczałt, była dużo droższa. I co więcej, ta firma wykona to w lepszej technologii niż ta firma, która lokalna, która złożyła ofertę w gorszej technologii. Więc no, cena, ja to powiem, że nie tylko cena, ale jakość jest bardzo ważna dla mnie. Patrząc, też byłem pełen obaw, jeżeli chodzi o wykonanie dachu w Wójcinie, bo wymagania postawiłem rzeczywiście wysokie i bałem się, że ta firma nie sprosta tym wymaganiom, a co więcej, nie zrobi tego tak, jak ja to widział. Okazało się, że wykonali to perfekcyjnie, wykonali to w bardzo dobrej technologii i tu mam nadzieję posłuży na lata nam ten dach. Generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, zwracamy się do firm lokalnych. Większość z nich nie jest zainteresowanych z tego względu, że jeżeli opodatkują wszystko i tak dalej, każdy woli mieć trochę więcej pieniędzy,
że tak powiem, nie płaci tego podatku tak, jak powinien być, bo ja uważam, że rzeczywiście myślą racjonalnie i logicznie, bo wykonać inwestycje dla gminy za powiedzmy 300 tysięcy złotych i będą musieli wejść od razu na wyższe podatki, na progi podatkowe, a za chwilę mogą nie wygrać kolejnego przetargu czy kolejnego zapytania ofertowego, a te podatki już będą musieli płacić. To nie jest takie proste, bo każdy właściciel firmy to kalkuluje i liczy sobie rzeczywiście te zyski i dochody, jakie będzie miał i jakie opłaty będzie musiał ponosić z tego tytułu, bo jak już powtarzałem, zwracamy się i mogę to panią uspokoić i nawet o tych firmach, o których pani myśli, też się zwracamy do wszystkich istniejących firm u nas w gminie, które znamy w ogóle. A na niektórych firmach, że tak powiem, się przejechałem, bo najniższa oferta była rzeczywiście, a no wyglądało to strasznie, bo nie wszystkie firmy są, tak powiem, solidne. Niektórzy po prostu wykonują te usługi tak, jak wykonują i no jest problem później z odbiorami i z wykonaniem i z odbiorem wykonania tych wszystkich prac. Więc niektórym firmom już podziękowaliśmy i nawet poprosiłem, żeby już nigdy więcej nie składali ofert, bo to było nie do przyjęcia, co się działo, więc nadrabiali to, no nie chcę mówić o szczegółach, ale to nie było to, czego ja oczekiwałem. Więc to wszystko jest w rękach prezesa, on odpowiada za jakość i wykonanie, a co więcej, no jeżeli chodzi o cenę, tak jak powiedziałem przed chwilą, firmy nasze lokalne czasem są droższe, ponosząc mniejsze opłaty, mniejsze koszty utrzymania firmy niż te firmy zewnętrzne. No. Mamy to szczęście, jest spółka może szukać sobie wykonawców, nie tylko zapytania ofertowe, nie tylko przetarg, ale te zapytania ofertowe kupują towar i materiały sami, więc też to jest zyskiem dla spółki, więc uważam i dla gminy przede wszystkim, bo to jest taniej, już nikt prowizji sobie nie dorzuca od razu na samym materiale i to wychodzi dla nas bardzo korzystnie, przynajmniej ja tak uważam, bo stąd też się biorą środki w budżecie gminy na inwestycje. I nie tylko na inwestycje gminne, ale też w spółce komunalnej. Czy ktoś się jeszcze zapytał? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie, jaki moment jest zysk, gdy dajemy pracę w spółce, spółka bierze podwykonawcę, no i jaki to jest zysk, że my nie wyłaniamy na przykład od razu bezpośrednio No chociażby tak jak wcześniej powiedziałem, na materiale samym każdy wykonawca już narzuca sobie marżę na materiale. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, spółka szuka wykonawców, którzy zapytania ofertowe, szuka wykonawców, którzy akurat mogą wykonywać te prace, mają wolne moce przerobowe. Przede wszystkim chodzi tu o terminy. Bo tak jak teraz mamy sytuację po raz kolejny jak, podobno jak w zeszłym roku, że mamy pieniądze we wrześniu, no teraz już jest październik, udało nam się jakieś środki pozyskać i wygenerować na remonty czy na różne inwestycje we wrześniu, do końca roku musimy to rozliczyć. To nie jest takie proste, jeżeli chodzi o same przetargi, ale to już nie ma znaczenia, bo moglibyśmy to przeprowadzić. Tylko kwestia jest tego, że spółka szuka wykonawców, którzy mają wolne moce przerobowe i przede wszystkim no, ceny są dużo, dużo niższe niż, bo biorą wolne terminy mają, a nie tylko biorą sobie, że tak powiem, pracę na górkę i te firmy takie profesjonalne według mnie, które startują do przetargów, no są dużo droższe, no niestety tak to wygląda. Na pewno ja źle myślę, ale chciałbym, aby mnie pan sprostował. Na przykład mamy 200 tysięcy na temu modernizację dachu. Mhm. I teraz my spółce płacimy 200 tysięcy, spółka szuka tańszego i zarabia, tak? Tak. Jeżeli znajdzie tańszego wykonawcę, zarabia. To jest zysk dla spółki. Czyli tracimy pieniądze. My nie tracimy pieniędzy. My nie tracimy. To spółka jest gminy. I spółka jest naszą instytucją. To jest tak, jakby gmina zarabiała te pieniądze. Nie, to nie jest twór odrębny. I to jest, chyba pan rozumie tą ideologię, no tak, tego spółki. Bo to jest... nie robimy tego przetargu, dlaczego? No my mamy tutaj przecież komórkę, tak? Zamówień publiczne. Pan nie rozumie tego. Jeżeli my zlecamy spółce... A czy w ogóle spółka może podwykonawcę brać? Może. Oczywiście, jeżeli jest... W każdej dziedzinie może brać. Jeżeli jest dlatego... 130 tysięcy zamówienia? Dlatego tak. Spółka jest powołana, żebyśmy mogli zlecać spółce. Nie, no gmina, spółka jest osobą prawną niezależną od gminy i ona nie jest w reżimie zamówień. Ona robi to w reżimie zamówień z uwagi na to, że mamy 100% udział. Dlatego z bezpieczeństwa podejrzewam, działając w interesie i że tak powiem, dysponując pieniędzmi publicznymi, ale ma prawo i z wolnej ręki. Niech mi pani wytłumaczy,
Podejrzewam, że regulamin mają, ja nie znam. Bo ale tutaj wyjścia z przetargu 180. Ale jest ustawa o zamówieniach publicznych, jest ustawa o zamówieniach publicznych, z której wynika, że po 130 tysięcy robimy przetarg. Tak, ale mamy finanse publiczne, a spółka jest osobą prawną, samodzielną. Spółka, czyli ona nie musi robić. Ale nie znam, bo ja nie znam wewnętrznej no regulacji. Czy nie wiem, pani powiedzieć, czy nie jest, czy jest? Nie wiem, no. Czy, nie, chwileczkę. Jako osoba prawna nie podlega, chyba że realizuje zamówienia państwowe. Natomiast podejrzewam, że spółka realizuje jako 100% udziałowiec, zaraz mogę sprawdzić, 100% udziałowiec gminy, robi to w przetargach powyżej 130 tysięcy, tak jak każdy podmiot. Że robi, tak? Pani mówi? Tak, tak twierdzę. A ja pani mówię, że nie robi. Generalnie, jeżeli, generalnie powiem tak, jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie i zapytania ofertowe, tak jak powiedziałem wcześniej, spółka kupuje towar sama, ogłasza zapytania ofertowe tylko na wykonawstwo, na nic więcej. I to jest zysk już dla spółki, dla gminy, bo nie dla spółki, może źle powiedziałem, dla gminy to jest zysk, że kupują już, kupują towar już taniej na przykład, nie, to jest zysk. I tak płacimy 200 tysięcy i tak. No nie rozumie pan tego, ale to jest nasza firma. To nie jest firma zewnętrzna, to jest nasza firma, gmina. To tak jakbym płacił naszym pracownikom. Jakie mamy zysk, że utrzymujemy pracowników? Że nie dokładamy tyle do spółki, że spółka rozkwita, chyba to widać. I spółka wypracowuje zysk sobie. Jeżeli pan tego nie widzi, różnicy między tym, co było 5-3 lata temu, a teraz, no to ja nie wiem. A my dokładamy coraz mniej do tej spółki. Mniej niż kiedykolwiek. Artykuł 4 podlega. To potwierdza, może pan dopytać pani skarbnik, może pan dopytać pani skarbnik, szczegółowo pan wyjaśni, ile dokładaliśmy do spółki co roku. Jeszcze co roku więcej. Ale nie wiem, czy słyszy pan, co mówi pani mecenas? No ale oni nie robią, to przetargach robią. Nie robią. No to poniżej, pani mecenas, jeżeli jest poniżej 130 tysięcy, nie robią tego przetargu. Powyżej. Wierzy, że powyżej nie robią. A powyżej 130 tysięcy są, jeżeli chodzi o spółkę komunalną, są zwolnieni tylko i wyłącznie w przypadku wykonywania, bo to mają w swoim zakresie wodkami. To są zwolnieni, a pozostałych jest obowiązuje, więc kupują towar sami, zapytania ofertowe, gdzie najtańszy towar, kupują towar i tak samo robią zapytaniami ofertowymi na wykonawstwo. I to jest proste, to jest tak logiczne, że... A jeśli mogę dodać... Jeszcze jakbyśmy ogłosili przetarg i spółka by mogła do tego przetargu przystąpić. Ale no nie. No to służby do tego, żeby wykonać? No mamy. No dobrze. Jeśli mogę dodać jeszcze, zysk wypracowany przez spółkę, spółka inwestuje w rozwój własnego zakładu. Panie radny, przede wszystkim chodzi o to, że tutaj jest jakość. Proszę o ciszę. Tu chodzi o jakość. Nie chodzi tylko o to, kto wygra, bo każda firma, która ma najtańszą ofertę, w jakiś sposób musi na tym zarobić, bo jeżeli ta oferta jest rażąco niższa, powiedzmy nawet 50% od pozostałych, coś jest nie tak. I to ja już się nauczyłem, nie wiem, pan też w zamówieniach publicznych pracuje, więc pan powinien wiedzieć na ten temat, mieć wiedzę, że nie wszystkie firmy, które dają niższą ofertę, są solidne, jakościowo chcą. Na czymś chcą zawsze zaoszczędzić, na czym chcą, a tutaj robimy po pierwsze jakościowo, i oprócz tego zostają nam pieniądze zostają nam w spółce, gdzie może spółka inwestować w swoje aktywa, czyli sprzęt, samochody i tak dalej. Ale spółka tego nie robi, robią to podwykonawcy, którzy by mogli robić to jako wykonawca. Tak, tylko ja powtarzam po raz kolejny, że ogłoszone nie rozumiem toku rozumowania. No bo mieliśmy takie przykłady, gdzie ogłosiliśmy przetarg na wykonanie, na zagospodarowanie terenu przy gminie. Zgłosiła się tylko jedna firma, która w tym terminie mogła wykonać to. Bo to była też końcówka roku, która mogła to wykonać. I to wyszło pani skarbnik 1 600 000 netto? 1 600 000 coś netto, czyli około 2 milionów wyszło brutto. Więc tutaj sytuacja była taka, że my mieliśmy chyba 1 200 000 zapłaciliśmy za wszystko łącznie z całym zagospodarowaniem, schodami dodatkowo i tak dalej, i wyjściem jeszcze ewakuacyjnym z tyłu urzędu, więc no ofertę na samo, może teraz przykład podam pani radnej jeszcze i panu, przykład wejścia, które przerabialiśmy, które było tutaj do piwnicy. To było tylko proste zadanie. Zamurować drzwi, zasypać dziurę, zrobić w oknach, w dwóch oknach drzwi wstawić. W dwóch oknach. Były już okna, były belki, wstawić tylko okna i obrobić tak, jak powinno to wyglądać. Firmy z zewnątrz złożyły dużo niższą, o połowę niższą ofertę niż firma lokalna,
która też była ryczałtowcem, nie VAT-owcem. Firmy z zewnątrz. Jeszcze poprosiłem akurat, aby prezes rozmawiał z tym wykonawcą i zależało nam na czasie też, żeby wykonał. I nawet nie będę używał tych słów, które ta osoba powiedziała. I stwierdziła, że jak on ma za te pieniądze robić tutaj, to on woli prywatny, bo na gminie to się zarabia. Więc drodzy Państwo, takie jest podejście. Spółka to realizuje bardzo dobrze. Znaleźli wykonawcę, który zrobił nam to w gratisie przy okazji remontu elewacji. Panie wójcie, ale mi tylko chodzi o to, żeby nie mogła tego robić gmina. Gmina robi przetarg, nie może spółka sobie to robić. Jak wygra przetarg, będzie miała niższą ofertę niż inne firmy może robić. Ja nie mam ale pan nie rozumie. Spółka jest nasza. Ale spółka tego nie robi, pani mecenas. Zrobią to inne firmy. No tak. No, ale pan nie rozumie, no jaka dobrze, firma, ja mieliśmy taki sam przykład, mieliśmy na, jeżeli chodzi o zapytanie, o przetarg na wykonanie kanalizacji w Łucinie i wodociągów. Firma wystawiła 650 netto, a spółka zrobiła za 340 brutto. I tamci powiedzieli pół roku, a tutaj był wykonany w półtora miesiąca. Ale spółka zrobiła jako spółka? Spółka. Jako było trzech pracowników spółki, podnajęli koparkę i jednego pana do nadzoru. I to wszystko. I super. I tak powinno być. No, tylko, że tak nie wszystko mogą wykonywać. Nie wszystko mogą wykonywać, bo nie są w stanie tego wykonać. No właśnie. No a nie jesteśmy w stanie też zatrudnić... Nie są w stanie wykonać, to nie powinni... A nie jesteśmy w stanie zatrudniać wszystkich więcej ludzi z tego względu, chociażby, że dzisiaj praca jedzy, to nie ma, a ludzi trzeba utrzymać. Nie zgodzi się. Dobrze. Wracając w wielu kwestiach się nie zgadzamy, panie radny. Dobrze. Wracając jeszcze do tego pytania, co miałem przedtem zadać, a chodzi o finanse gminy. Te 4 750 000 zł rozumie przyszły rok. Jestem wdzięczny, że ten program tak pięknie idzie. I jako zadanie rządowe, finansowane środków rządowych, będzie zrealizowane w tym roku. Panie wójcie, co dalej z budynkiem po oczyszczalni i z utylizacją tego rowu? Około kilometra. Panie radny, budynek będzie... Panie wójcie, może odpowie pan w wolnym... Ale przepraszam, jeszcze mam 3 pytania odnośnie budżetu, panie przewodniczący. Dobrze, może od razu odpowiem. Nie będziemy jeżeli chodzi o oczyszczalnię, zostanie odłączona, a kolejna kwestia tego rowu, który był doprowadzony, będzie wyczyszczony i doprowadzony do takiego stanu, żeby tam był drożny i tak dalej, nie będzie do niego nic spuszczane. Już będzie po prostu odłączona.